Witam ponownie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Rozmawialiśmy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dzieje się gorąco. Wojska w stanie gotowości. Brzmi groźnie, nie wiadomo, czy traktować to do końca groźnie, ale zawsze lepiej uważać. Natomiast w tym samym czasie w Polsce zaczęły się już zmiany w rządzie. Zmiany przewidywane były. No, pewnie zaskoczenie jest to, że ministrowie nie czekają na rekonstrukcję rządu, tylko ci, którzy mieli odejść, odchodzą wcześniej. Najpierw do dymisji podał się minister zdrowia Łukasz Szumowski, zastąpił go szef Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski. Adam Niedzielski jest bardzo doświadczonym urzędnikiem państwowym, szczególnie jeśli chodzi o sprawy służby zdrowia, ekonomistą, więc pewnie wielkich emocji jego obsada stanowiska nie budzi. I trochę może mniej oczekiwana, jeżeli chodzi o nominację, ale na pewno dosyć spodziewana, jeśli chodzi o dymisję szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza. Mam wrażenie, że sprawa Białorusi przyspieszyła to, ponieważ potrzebny jest szef MSZ-u, który będzie prowadził politykę już długofalowo w takiej sytuacji. I Jacka Czaputowicza zastąpił Zbigniew Rau, profesor prawa, były wojewoda łódzki, a potem szef Komisji Spraw Zagranicznych. Bardzo wielu komentatorów, analityków wysoko ocenia tę nominację i ze względów osobowościowych i kompetencyjnych. Zobaczymy, bo zadanie ma niełatwe. Posłuchajmy, co premier Mateusz Morawiecki powiedział na temat zmian w rządzie. Jestem przekonany, że tak mocno jak chciałbym podziękować dzisiaj tym dwóm odchodzącym naszym ministrom, panu profesorowi Szumowskiemu, panu profesorowi Czaputowiczowi, tak bardzo chciałbym też podziękować dwóm ministrom, którzy wkrótce obejmą od strony formalnej swoje ministerstwa, swoje resorty, za podjęcie się tej niezwykle trudnej, ważnej roli ministra. Minister to według etymologii łacińskiej ten, który ma służyć. Jestem przekonany, że pan profesor Rau w dziedzinie spraw zagranicznych będzie służył Rzeczpospolitej znakomicie. A pan doktor Niedzielski w obszarze służby zdrowia, publicznej służby zdrowia i jej dalszej reformy, jej usprawniania, będzie również znakomicie służył Polakom i że zarówno tych najbliższych kilka miesięcy i kilka kwartałów, które cały czas niestety będą pewnie pod znakiem koronawirusa, jak również później będzie doskonałym wyborem i będzie znakomitym wsparciem dla rządu Rzeczpospolitej w takim reformowaniu służby zdrowia, żeby Polacy byli z niej jak najbardziej zadowoleni. To może zacznijmy teraz od opozycji. Pan poseł Artur Dziemba, jak pan ocenia te zmiany? Przede wszystkim, czy był pan zaskoczony, a po drugie, czy te zmiany się panu podobają? Panie redaktorze, Artur Dziambor, tam jest or na końcu. Natomiast tak, powiedział pan, że bez większych emocji, jeżeli chodzi o pana doktora Niedzielskiego na stanowisku ministra zdrowia. Ja tutaj powiem, że no właśnie dokładnie odwrotnie. To jest ekonomista, człowiek, który zarządzał NFZ-em, więc on wie, na czym polegają zależności finansowe służby zdrowia, naszej ochrony zdrowia obecnej, wie, jakie są problemy z tym związane i wie, jak bardzo źle tam jest. Więc jeżeli jego misją przez najbliższe 3 lata, bo na tyle trzeba sobie ułożyć życie jako minister w tym rządzie, jeżeli jego misją będzie... Minister 3 lata nie wytrzymał. Jednym z najdłużej był Łukasz Szumowski, który wytrzymał 2,5 roku, ale tak, to... Trzymajmy kciuki. To jeżeli jego misją będzie oddłużenie części szpitali przynajmniej, to już to będzie wielki wpływ na rzeczywistość. On nie musi być specjalistą lekarzem. Od tego może mieć wiceministrów, od tego może mieć sztab doradców złożony z profesorów Akademii Medycznych przecież. Natomiast może być dobrym właśnie zarządzającym, dobrym menadżerem i może wiele zmienić. Ja za to trzymam kciuki, chociaż oczywiście zmiany, które proponuje moje środowisko, są dużo dalej idące niż to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Ale zacznijmy od poukładania, od uporządkowania, ponieważ tam rzeczywiście
rzeczywiście to oddłużanie, myślę, że jest wielką misją i trzymam kciuki za to. Tak samo trzymam kciuki zresztą za realizację tej redukcji ilości ministerstw, bo chyba to jest coś, na co wszyscy czekamy. Rzeczywiście troszkę zaskakujące jest to, że teraz ci ministrowie i wiceministrowie zaczęli się podawać do dymisji, tak troszkę jakby wyskakiwali przed szereg, w momencie, gdy nawet Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów mówił, że ministerstw będzie dużo mniej i trwa właśnie układanie tej nowej mapy ministerstw. Ja jestem cały za tym, jeżeli się to uda i jeżeli to rzeczywiście spowoduje redukcję ilości, sumy pieniędzy, jakie są wydawane na utrzymanie aparatu państwowego, czyli oszczędności w budżecie, czyli mniej pieniędzy przeżeranych przez biurokrację, to ja jestem cały za. Czekamy na tą rekonstrukcję. Słyszałem o tym, że ma być wielkie ministerstwo z połączenia Ministerstwa Kultury, Sportu, Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ja sam jestem nauczycielem, ja się specjalizuję w tematach edukacyjnych właśnie, więc wyobrażam sobie to ministerstwo, tylko nie wiem, kto miałby nim zarządzać i w jaki sposób. Mamy w tym momencie sytuację w szkolnictwie bardzo trudną. Mieliśmy pół roku bez szkoły. Mamy obietnicę ze strony ministra edukacji, że szkoła wróci 1 września i nie jest zagrożona. Z drugiej strony mamy młodego wiceministra finansów, który w jednym wywiadzie popełnił stwierdzenie, że drugi lockdown jest jak najbardziej możliwy, więc należy się szykować do tego, że może w październiku znowu zamknie się nas w domach. No mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Trzymam kciuki za to, żeby jednak tak szalonych decyzji już nie podejmowano. Mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić do normalnego życia w pewnym momencie. Więc zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o tę rekonstrukcję i o tę mnogość ministerstw, to tam Jarosław Kaczyński w tym wywiadzie, który wspomniałem, powiedział, że ministerstw może być 12 z obecnych 23. No byłaby to zmiana kolosalna i zmiana na pewno idąca w dobrą stronę, bo tak jak przypomnę po raz kolejny, moje środowisko to jest środowisko, które sugeruje, że państwo mogłoby sobie poradzić bez większości z nich i właściwie moglibyśmy się zamknąć na 7-8 najważniejszych, a dużo gałęzi obecnego życia społecznego mogłoby być całkowicie pozostawione bez nadzoru państwowego, jak chociażby właśnie sport czy kultura, edukacja wspomniana w tym super nowym ministerstwie, które może powstać. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Będziemy obserwować, będziemy na bieżąco komentować. Natomiast jeszcze raz, tak jak przed przerwą powiedziałem, za nowego ministra spraw zagranicznych trzymam kciuki, że będzie prowadził dobrze naszą dyplomację na linii z Białorusią, ponieważ to jest teraz najpilniejszy problem. No to teraz mamy Ryszarda Czarneckiego w nowym anturażu, wysiadł z samochodu, wszedł do pokoju, więc pewnie i nowe myśli. Panie europośle, jak pana zdaniem oceniać te zmiany w rządzie? Czy był pan w ogóle nimi zaskoczony? No zajmuje się pan polityką zagraniczną, na pewno zna pan Zbigniewa Raua, choćby z Komisji Spraw Zagranicznych, wprawdzie to polskiego Sejmu, ale na pewno pan miał z nim kontakt. Kłaniam się z Białegostoku już stacjonarnie, akurat z miasta ministra edukacji narodowej, którego przed chwilą zdymisjonował mój szacowny interlokutor. Natomiast powiem w ten sposób. Rzeczywiście prezes Kaczyński, ja o tym zapytałem to wcześniej, mówiłem o 11-12 ministerstwach. Myślę, że teraz ta reforma idzie w kierunku rzeczywiście Rady Ministrów, która będzie składała się z 12-13 resortów. To będzie oznaczało, no, mam nadzieję, gwóźdź do trumny Polski resortowej, gdzie różne sprawy były przedmiotem pewnego ping-ponga między resortami i walki o wpływy. Myśmy to ograniczyli, ale jak widać wciąż w sposób niewystarczający. Co do oceny obu nowych ministrów, rzeczywiście czas trochę zaskakujący. Natomiast minister zdrowia, no, był wcześniej szefem Narodowego Funduszu Zdrowia, więc doskonale czuje bluesa, gdy chodzi o opiekę zdrowotną. To będzie zapewne kontynuacja. Gdy chodzi o ministra Raua, przez 10 miesięcy przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a więc ma podstawy, aby szefem MSZ-u zostać. Jaki będzie ministrem? Myślę, że to będzie kontynuacja stylu ministra Czaputowicza, czyli takiej dyplomacji raczej wyważonej, stonowanej, no ale też nieupraszczającej priorytetów polskiej polityki. To nie będzie minister, który będzie biegał od telewizji do telewizji i tłumaczył politykę międzynarodową.
To nie będzie też człowiek, który będzie cierkał na Twitterze, tweetował namiętnie i wzbudzał przez to burzę. Należy spodziewać się tutaj, podkreślam, pewnej ciągłości, kontynuacji. No, nie ma co ukrywać, że ta kandydatura była akceptowana w sposób oczywisty przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, podobnie jak druga. Jak widać, no, w wymiarze wewnętrznym, ponieważ słuchają nas, oglądają nas ludzie, którzy znają się na polityce, mówiąc otwartym tekstem, wydaje mi się, że wejście dwóch nowych ministrów, którzy no, nie są politykami jednak, chociaż profesor Rau jest od 10 miesięcy posłem, więc stał się politykiem, ale nie mają zaplecza politycznego. Myślę, że to raczej jest taka próba wzmocnienia przez premiera pozycji premiera. Natomiast no, co będzie efektem rekonstrukcji? Myślę, że tutaj, jeżeli powstanie resort, o którym pan poseł wspomniał, to rzeczywiście ten, kto stanie na jego czele, będzie formalnie miał z całą pewnością większą władzę niż dotychczas. I myślę, że ta rekonstrukcja nie podzieli koalicji. Tych ministrów będzie mniej, więc będzie ich mniej dla koalicjantów, ale też dla PiS-u. No, będzie mniej ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy. Pół biedy z tymi, którzy są posłami. Musimy powoli kończyć. Także na koniec to jedno. Trzymam kciuki za ministra Rała. Jutro w Gazecie Polskiej codziennie ukaże się mój artykuł, który mówi o tym, że stają przed nim stare i nowe wyzwania, a to, że nie ma takiego dużego doświadczenia w polityce międzynarodowej, bo nie ma, to wcale nie oznacza, że musi być gorszym ministrem od swoich poprzedników. I oby tak było, bo jest to w interesie wszystkich Polaków, żeby w polskim rządzie byli dobrzy ministrowie. Bardzo dziękuję. Postaram się dokładnie wymówić, żeby tutaj pan poseł mnie nie skrytykował. Artur Dziambor był moim i państwa gościem, Konfederacja, i Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że żadnych literówek teraz nie zrobiłem. Bardzo dziękuję panom za udział w programie i za chwilę zapraszam na spotkanie z Janem Pietrzakiem.